Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku. Oglądamy. Zacznijmy sobie może od społeczeństwa. Ludność na ziemiach polskich dzieliła się w sumie na cztery stany. Te, które występowały już wcześniej, czyli na szlachtę, na duchowieństwo, na mieszczaństwo oraz na chłopów. Wszystko ładnie, pięknie, tylko problem polega na tym, że ten czwarty stan, czyli chłopi, będą stanowili prawie 78% społeczeństwa polskiego w tym czasie. A będą najbiedniejsi i będą najbardziej uciemiężani. Więc można powiedzieć, że ciężko było być wtedy chłopem. Natomiast poza tymi czterema stanami znajdowały się, tak jakby poza tym systemem stanowym, dwie inne, właściwie to trzy inne grupy ludzi. Żydzi i Ormianie to są jakby dwie osobne, które były takimi zamkniętymi, totalnie zamkniętymi społecznościami i do nich tylko poprzez pochodzenie, poprzez wiarę można było dotrzeć. I tą trzecią grupą byli tak zwani ludzie luźni, czyli działający w obrębie miast, ale na ich obrzeżach. Generalnie oni mieli swoje własne życie, oni nie byli ani to chłopami, ani to mieszczanami, to byli tak zwani ludzie luźni. Tylko nie tacy luźni, że chodzili luźno ubrani, że mieli, nie wiem, krok w kolanach, tylko luźni, bo nie mieli żadnych zobowiązań wobec szlachty, ani wobec miasta. To byli ludzie, którzy sobie żyli z dnia na dzień. W tym mieście, jak już w tym mieście jesteśmy, mieliśmy przede wszystkim samorząd miejski. W samorządzie miejskim mieliśmy przede wszystkim radę miejską, na czele był burmistrz tej rady oczywiście, a ci, którzy są w radzie, nazywani są rajcami. Oni pochodzą zazwyczaj z tego patrycjatu, czyli z tej najbogatszej warstwy miejskiej. Występowała ława miejska. Ja już o niej wspomniałem na lekcji poprzedniej. Ta ława miejska to był sąd, który właściwie decydował o wszystkim, co działo się na ziemiach danego miasta, w jego obrębie. I to właśnie ta ława miejska była nazywana przez duchownych łatwowierną i niekompetentną do sądownictwa grupą ludzi. No bo to oni między innymi skazywali na śmierć czarownicy albo czarowników. I trzecią sprawą, która warta byłaby zapamiętania, jeżeli chodzi o takie miasto nowożytne w Polsce, był tak zwany trzeci ordynek. To było tylko w niektórych miastach i oni mieli tak jakby swoją reprezentację w Radzie Miejskiej, a tą reprezentację stanowiła grupa, która wybrana była spośród pospólstwa. Czyli te pospólstwo w niektórych miastach swoich praw jednak się domagało i do tych praw doszło. Idziemy sobie do takich dosyć ważnych pojęć, które wiążą się z miastem, a dokładniej to z rzemiosłem miejskim. Pierwszym pojęciem będą cechy. Cechy, czyli stowarzyszenia rzemieślników. Drugim pojęciem będą gildie, czyli stowarzyszenia kupców. One są od średniowiecza, to się nic nie zmieniło, ale pojawiają się przede wszystkim nowe grupy ludzi, którzy na przykład nie chcą być w cechu, a są rzemieślnikami. Oni, będąc w cechu, wiedzą, że muszą przede wszystkim płacić określoną ilość podatków na ten cech i nie chcieli tego płacić. W związku z tym oni byli takimi luźnymi rzemieślnikami, stanowili konkurencję dla innych i byli nazywani złośliwie partaczami. Dzisiaj partacz to jest ktoś, kto coś zepsuł, co nie potrafi czegoś zrobić, a za co się zabiera. Wtedy natomiast partacze to byli ludzie, którzy stanowili groźną konkurencję dla rzemieślników będących w cechach. Dlaczego? Dlatego, że dawali oni przede wszystkim bardzo dobrej jakości towary i świadczyli dobrej jakości usługi, więc generalnie złośliwie ich tak nazywano. Inne pojęcie, które tutaj też jest związane z takim nowożytnym miastem, to jest majstersztyk. Dzisiaj majstersztyk to jest coś, co jest wręcz wzorowo wykonaną pracą albo wzorowo wypowiedzianym jakimś sloganem, słownictwem, który musi troszeczkę kogoś sprowadzić do parteru. Ten majstersztyk miałby kogoś współcześnie dzisiaj zawstydzić. A wtedy majstersztyk to była praca mistrzowska, taki egzamin na mistrza cechowego. I takim ostatnim pojęciem, o którym sobie powiemy, są bractwa kurkowe. Nie kulkowe od kulki, tylko kurkowe od kurki. Przede wszystkim to były takie zawody dla ludzi, którzy, rzemieślników, którzy są w konkretnych cechach, a każdy cech musiał wystawić swoje oddziały w momencie, kiedy miasto było oblężane. Więc trzeba było w jakiś sposób przećwiczyć swoje umiejętności i właśnie do tego służyły takie zawody. A bractwa kurkowe występują do dzisiaj, jak widzimy na załączonym obrazku.
Idziemy sobie do Gdańska. Gdańsk był głównym właściwie źródłem bogactwa na naszych ziemiach. On wrócił dopiero w 1466 roku, czyli po drugim pokoju toruńskim i generalnie bardzo szybko wydźwignął Polskę. Można powiedzieć, że z tego letargu, który do tej pory tam występował na naszych ziemiach. Ponieważ pojawiły się folwarki szlacheckie, które były skupione na produkcję i spławem wiślanym do Gdańska można było je puścić. Oczywiście to szło na handel. I żeby była jasność, ten handel przynosił szlachcie ogromne majątki. Gdańsk, no wiadomo, to jest miasto, które jest oknem na świat tak naprawdę i można powiedzieć, że ten Gdańsk musiał mieć swoje własne prawa. I posiadał on taki przywilej, prawa o gościach. Chodziło o to, że miasto miało zapewnione to, że nikt poza kupcami gdańskimi nie mógł sprzedać towaru bezpośrednio obcemu kupcowi. Czyli jak ja bym był kupcem, powiedzmy, z terenów, no nie wiem, krakowskich i chciałbym te towary, które zakupiłem po drodze albo miałem swoje towary gdzieś kumulowane w jakimś hali, jakimś magazynie w Gdańsku, to ja bym nie mógł tego sprzedać na przykład Niemcowi, Holendrowi czy tam Belgowi. Nie. To mógł zrobić tylko i wyłącznie kupiec gdański, czyli człowiek, który tam po prostu mieszkał i tam się tym wszystkim zajmował. Także to jest rzecz, o której warto tutaj pamiętać. Jak już mówiłem, ten Gdańsk stanowił ogromne, można powiedzieć, że zaplecze finansowe. Tamtędy przecież przez ten Gdańsk można powiedzieć, że sprzedawano za granicę 80% tego, co w Polsce było wyprodukowane. I Gdańsk był największym miastem na ziemiach polskich, bo liczył sobie ponad 50 tysięcy ludzi. Dla porównania taki Kraków to raptem nawet nie cała połowa z tego, bo 22 tysiące. Jednak zanim te towary do tego Gdańska dotrą, muszą przecież być spławione drogą rzeczną, czyli Wisłą do Gdańska. One były spławione na specjalnych takich barkach rzecznych, które nazywane były szkutami, a one były obsługiwane przez tak zwanych flisaków, czyli ludzi, którzy zajmowali się sezonowo spławianiem tych towarów do Gdańska. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie do folwarków. Ja już o nich wspomniałem wcześniej i teraz parę słów musimy sobie tym folwarkom poświęcić. Folwark tak naprawdę zaczął się rozwijać w momencie, jak powiedziałem wcześniej, kiedy Gdańsk wrócił w nasze granice. Szlachta zaczęła przestawiać swoją produkcję tak naprawdę na wykorzystywanie chłopów do tego, żeby ci pracowali na ich porach, a to będzie nazywało się taką w Polsce oczywiście gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą. Folwarki to są ogromne, duże, ogromne gospodarstwa rolne, które opierają się na wręcz darmowej pracy chłopa i zakładano je głównie w miejscach takich, w których można było mieć żyzną ziemię, ale u nas te ziemie są żyzne, więc nie ma problemu, więc drugim punktem, wokół którego trzeba było się gdzieś osadzić, było albo do rzeki Wisły, albo sama Wisła. Tam można było uprawiać zboże oczywiście, można było hodować świnie, drób i później spławiać je właśnie taką drogą. Natomiast w takim folwarku mieliśmy przede wszystkim dwór szlachecki. Czyli budynek głównie złożony z drewna, którym dach pokryty był gontem czy takimi klepkami. Właściwie cała budowla była z drewna, poza kominem, który był w tym momencie albo elementem z kamienia, albo rzeczywiście z cegły. Można powiedzieć, że taki folwark był wielkim terenem, natomiast jego centrum stanowił właśnie taki dwór szlachecki. O tym należy pamiętać. Oczywiście, żeby przetrzymywać gdzieś to, co zostało zebrane z pól, należało mieć spichlerze. Czyli takie specjalne zabudowania, oczywiście też z drewna, w których można było przede wszystkim przechowywać różnego rodzaju towary. Ale nie można było tego przechowywać zbyt długo, wiadomo, myszy, które mogły nam poniszczyć te zbiory, no, były dosyć dużą udręką dla rolnika, dla szlachcica właśnie w wieku XVI. Ale musimy pamiętać też o tym, że one były z drewna, więc generalnie jak popadał sobie troszeczkę ten deszcz, to drewno nawilgło, nasiąkło deszczówką, no to też było niezbyt korzystne dla plonów, no bo mogły tam po prostu zgnić. Wszystko było pracą sezonową, więc można powiedzieć, że elementy, które nie były używane, były oddawane do specjalnego magazynu. Magazynu, który zwany był, uwaga, lamusem. I lamus współcześnie jest znowu słowem bardzo specyficznym, wręcz obraźliwym dla kogoś, natomiast kiedyś to był magazyn, więc w sumie jeżeli ktoś do nas powie ty lamusie, to możesz powiedzieć do niego ty spichlerzu, albo ty magazynie. I tak samo go załatwisz, więc można powiedzieć, że masz ciętą ripostę. Ale wracając tak na ziemię, mówi się, że coś trafia do lamusa, czyli do magazynu ze starymi rzeczami.
I końcówka lekcji, idziemy sobie do chłopów. Sytuacja chłopów była bardzo ciężka. Oni mieli przede wszystkim tą pańszczyznę odrabiać na właśnie folwarkach szlacheckich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jakby nie fakt, że oni jakby odrabiają fizycznie albo opłacają podatki fizycznie za ziemię, którą mogą uprawiać dla siebie, na której mogą żyć, a która należy do takiego szlachcica. Więc można powiedzieć, że taki chłop nie mógł zbyt wiele wyprodukować, ponieważ pojawiło się specjalne prawo, które dawało tylko i wyłącznie możliwość produkowania i zarobkowania szlachcie. Skoro chłopi nie mogą zarabiać na tym, co wytworzą, postanowiono produkować coś nowego. A na czym w Polsce można łatwo zarobić? Co wszyscy spożywają? Na alkoholu. Więc chłopi zaczęli produkować alkohol. Oczywiście do czasu na nim zarabiali, ponieważ wchodzi nowy przywilej, który gwarantował szlachcie tak zwany monopol propinacyjny, czyli generalnie chłop musiał, żeby się napić, musiał zakupić trunek od szlachty, żeby nikt go nie posądził o produkcję samogonu w swojej własnej piwnicy, czy też w swoim własnym domu. Więc jakbym produkował jakiś bimberek, to musiałbym przede wszystkim iść raz na jakiś czas do takiej karczmy, którą miał szlachcic, pokazać się, wypić tam i będę wtedy może miarę czysty. Oczywiście nie chwalę się tym też innym, bo mogą mnie sprzedać, a wtedy będę ponosił duże konsekwencje, łącznie z utratą majątku, więc lepiej nie kombinować. Chłopi, żeby mieć na przykład mąkę, też musieli płacić szlachcie, ponieważ szlachcic miał jedyny młyn w okolicy, więc trzeba było też i za mielenie tego zboża troszeczkę zapłacić. Także na tym sobie możemy lekcję wreszcie zakończyć. Dziękuję i do widzenia.